Tematem mojej pracy magisterskiej jest kopia technologiczna obrazu Willema Clesza Hedy, który znajduje się na Wawelu. Kiedy pierwszy raz zobaczyłam ten obraz na Wawelu, byłam pod olbrzymim wrażeniem mistrzostwa wykonania. Przygotowanie do wykonania kopii technologicznej trwało kilka miesięcy. Najpierw zgromadziłam informacje, co i jak było wykonywane w XVII wieku. Największym wyzwaniem było jednak wykonanie podobrazia dębowego. Wyszukanie samego materiału zajęło mi aż 3 miesiące. Trudno znaleźć tak wysokiej klasy dębinę, już wysezonowaną, wypracowaną. Bardzo pomogli mi konserwatorzy mebli. Mają oni olbrzymią wiedzę na temat technik stolarskich, narzędzi. Dlatego udało się właśnie wykonać bardzo wysokiej klasy podobrazie dębowe, wykonane według tradycyjnych metod oraz tradycyjnymi narzędziami. Następnym krokiem jest wykonanie zaprawy i imprimatury. Jest to proces, który ja bardzo lubię. Posiada on bardzo wiele niuansów i ma bardzo duży wpływ na ostateczny wygląd warstwy malarskiej. Mam tutaj jednak troszeczkę większe doświadczenie, ponieważ każdy swój obraz maluję na własnoręcznie wykonanej zaprawie. Wykonałam próby, zgromadziłam materiały i wykonałam już ostateczną zaprawę i imprimaturę. Ciekawym jest także przygotowanie własnoręcznie farb olejnych. Wystarczy tylko pigment i spoiwo oraz odpowiedni sposób utarcia. W swojej palecie stosuję pigmenty, które były także używane w XVII wieku, czyli azuryt, malachit, umbry, ugry, biel ołowiowa oraz żółta cynowo-ołowiowa. Maluję także pędzlami głównie naturalnymi z wiewiórki, sobola oraz szczeciny. Największą trudność sprawiło jednak zmierzenie się z samym mistrzem martwej natury. Przez całe swoje życie malował te same przedmioty, tylko w różnych układach. Dlatego każdy z nich jest namalowany w sposób jak najbardziej sprawny, ale jednocześnie najbardziej efektowny. I zmierzenie się z tak dużą jakością i próba jej naśladowania jest bardzo trudna, ale jest to jednak najlepsza lekcja malarstwa.